Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Mice. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku audycji Goście Horeca Radio. Dzisiaj moim gościem jest Patryk Burnicki, który aktualnie jest szefem kuchni restauracji warszawskiej U Fukiera. Cześć Patryk. Witam Państwa. Dość dawno zaczęła się Twoja współpraca w ogóle w branży gastronomicznej, praca w branży gastronomicznej i absolutnie nie w Warszawie, jak się okazało. Zupełnie gdzieś tutaj się poprzeprowadzałeś. Opowiedz nam, jak to wyglądało od początku. Tak jest, więc swoją pracę ogólnie w gastronomii zacząłem już bardzo młodo, w wieku 17 lat. Wyjechałem do Zakopanego, gdzie tam się kształciłem w kierunku właśnie gastronomicznym. I tam podjąłem swoją pierwszą pracę w hotelu, bardzo fajnym, butikowym, gdzie tam głównie zdobyłem swoje doświadczenie. Zostałem od razu postawiony na głęboką wodę, bo miałem 19 lat, jak zostałem szefem kuchni. To wcześnie. Bardzo, bardzo młodo, ale myślę, że było to dla mnie bardzo dobre doświadczenie, gdzie mogłem się rozwijać. Było to miejsce, w którym w ogóle mogłem wprowadzać wszystko, co tylko chciałem, więc mogłem się bardzo dobrze rozwijać. Tam pracowałem 5 lat. W międzyczasie też odbywałem staże we Francji, też troszkę później pracowałem we Francji. No i dopiero 3 lata temu przyjechałem do Warszawy. Przyjechałeś do Warszawy, a jakbyś tak miał sięgnąć pamięcią, no bo gdzieś tam pojawiła się ta decyzja w twojej głowie, że tak, pakuję się, wyjeżdżam, jadę do Zakopanego, tam się będę uczył i będę gotował. Jakbyś tak miał sięgnąć pamięcią i sobie przypomnieć pierwsze danie, jakie przygotowałeś samodzielnie. Ja niekoniecznie mówię w szkole. Gdzieś jakby, wiesz, no gdzieś się pojawia ten taki moment, kiedy wiesz, że ty nie chcesz być mechanikiem samochodowym, ale nie chcesz studiować medycyny, tylko chcesz gotować. Wiesz, kiedy to było? Tak jest, już jak byłem małym dzieckiem, zawsze podglądałem rodziców kuchni, głównie mój ojciec bardzo lubi gotować, chociaż nie ma nic związanego z branżą gastronomiczną i zawsze to on gotował obiad. No to rozumiem, masz wzorzec mężczyzny gotującego w domu, a nie kobiety. Tak jest i on zawsze gotował ten obiad w niedzielę, rosół, do dzisiaj pamiętam ten smak rosołu, który dzisiaj staram się odwzorowywać w restauracji nawet u Fukiera. I właśnie pierwszym daniem, które gdzieś sam ugotowałem, był rosół. Dość wymagające danie. Zawsze można potem sprawdzić dobry lokal. Oczywiście, zawsze tak. Dobrze, trafiłeś do Warszawy, wracamy do tych 3 lat wstecz. Od razu u Fukiera? Nie, swoją karierę, że tak powiem, w Warszawie rozpocząłem w sali bankietowej. Bardzo też fajne doświadczenie, bo mogłem pierwszy raz gotować dla bardzo dużej ilości osób. Były masowo, bankiety, wesela dla około 300 osób. Też chciałem w gastronomii przejść każdy dział od Takie to chyba taka sala weselna, to taka szkoła życia trochę. Oczywiście, że tak. Gotowanie dla takiej ilości osób i żeby coś nie zawalić w tak ważnym dniu dla młodych ludzi, którzy biorą ślub, dajmy na to, jest bardzo stresujące, ale myślę, że bardzo dużo uczy. I było to dla mnie bardzo dobre doświadczenie, ale nie była to do końca moja bajka. No tak, nie do końca. Dlatego szukałeś restauracji. Doświadczenie, tak, chciałem uderzyć w restaurację. No i tak trafiłem do Fukiera właśnie. Przez ogłoszenie, które pani Magda akurat wrzuciła, wysłałem swoje CV. Chociaż to nie była pierwsza praca, nie pierwsza restauracja Magdy, w której pracowałem, bo pracowałem też w Bukowinie Tatrzańskiej u pani Magdy. Aha, czyli to druga, czyli już współpracowała z tobą. Współpracowałem wcześniej z panią Magdą w restauracji w Bukowinie Tatrzańskiej. Było to krótko, byłem tam kucharzem, krótko bardzo pracowałem i miałem też kiedyś okazję panią Magdę poznać, będąc kelnerem jeszcze w wieku 19 lat. Obsługiwałem też taki bankiet, który obsługiwała pani Magda, z kucharzami właśnie z Fukiera. No czyli gdzieś tam wiedzieliście już co nieco, no wiedziała też o tobie, wiesz, bo to jak rozumiem tam gotowałeś wcześniej. Tak jest. Więc wiedziała jakie masz możliwości. Przyjęła cię na jakie stanowisko? U Fukiera zacząłem pracę na początku jako kucharz, następnie byłem kucharzem zmianowym. I teraz w tym momencie jestem szefem kuchni. Teraz już jesteś szefem kuchni. Powiedz mi, jakbyś miał mi powiedzieć, czym charakteryzuje się kuchnia u Fukiera? Myślę, że charakteryzuje się szczególnie tym, że są to dania staropolskie. Są to dania, które nie zmieniają się od wielu, wielu, wielu lat. Pani Magda cały czas dąży do tego, żeby te dania były zawsze takie same. Niektóre dania które są w karcie, są już od 20 lat w tej karcie. Mhm. To dziś pani Magda nie chce tego zmienić, ponieważ ludzie przyjeżdżają z całego świata, z Polski, odwiedzają tą restaurację tylko dla tych dań. Mhm. Myślę, że jest to bardzo fajne, chociaż teraz staramy się wprowadzić troszkę nowości. Właśnie, jak to jest z tymi nowymi trendami? Jak ty uważasz? Lepiej pozostać przy tradycji i właśnie być tym takim miejscem na mapie Warszawy, gdzie każdy będzie ściągał z całej Polski i z zagranicy, żeby właśnie zjeść jedno konkretne danie. Czy warto jednak, jak ty uważasz? Jesteś młodym człowiekiem, tak? Jesteś gdzieś tam na początku myślę swojej kariery i jak ty uważasz? Czy warto by było teraz, czy warto coś zmieniać? Uważam, że niektóre dania powinny zostać takie, jak były od wielu, wielu lat. Na przykład jakie? Na przykład kotlet schabowy pani Magdy, który jest moczony w mleku, w cebuli. Uważam, że osobiście jest naprawdę idealnym daniem. Taki powinien zostać. Są flaki po warszawsku, które też są naprawdę, mają specyficzny zapach. Pani Magda nie pozwala obgotowywać tych flaków, gdzie normalnie w domu, jak gotujemy flaki, obgotujemy je. Mają mieć specyficzny zapach. I to są dania, które uważam, że powinny zostać, taka jak nerka cielęca. W bardzo mało miejscach w Warszawie można takie danie dostać, czy też wątroba cielęca, która jest tak samo specyficzna jak dla mnie nawet. Uważam, że powinny zostać, ale gastronomia idzie z biegiem czasu, bardzo się rozwinęła w kilku ostatnich latach i też uważam, że powinniśmy gdzieś iść do przodu, niektóre dania zmienić bardziej w kuchnię nowoczesną. A powiedz mi, jakbyś miał spojrzeć, czy zmienia się menu, czy jest sezonowość u Fukiera? Głównie opieramy się na sezonowości. W tym momencie serwujemy głównie grzyby. Nie mamy codziennie tych samych grzybów. W tym dniu na przykład dostaliśmy borowiki, świeże mamy borowiki. Mamy kartę oczywiście stałą, ale codziennie mamy około 6 dań, 7 dań sezonowych. No to wymagająca kuchnia. Ile czasu spędzasz w pracy w miesiącu? W miesiącu. Staram się 208 godzin. Staram się 208 godzin w takim systemie pracy 2x2, ale bywa czasami dużo więcej czasu. Są imprezy, które są poza godzinami pracy restauracji i wtedy też trzeba być niestety w pracy, ale myślę, że tak samo to jest motywujące i jak taka impreza wyjdzie dobrze, to jest dla mnie jakieś naprawdę dobre doświadczenie. Powiedz mi... Jak zaczynałeś swoją pracę w gastronomii, czego się obawiałeś i czy to się sprawdziło? Wiedziałem, że w gastronomii pracuje się bardzo długo. Wyobrażałem sobie, że mogę nie dać rady tyle godzin pracować, ale dzisiaj już wiem, że dam radę. Oczywiście, zgadza się. Wiem, że jestem pracoholikiem, więc jestem w stanie poświęcić pracy bardzo dużo czasu. Dzisiaj naprawdę poświęcam większość swojego życia właśnie pracy. Nawet kiedy mam wolne, to nie jest dzień, który odpoczywam całkowicie od pracy. Tak nie jest, więc lubię się poświęcać w 100%. Jasne, czyli jakby nie było takiego momentu, bo jakby wiesz, zmierzam do jednego pytania, jak przez te lata, bo to już jednak jest u ciebie tak, no jak zacząłeś pierwszą pracę, miałeś lat 19, teraz masz ich 29, więc minęło 10 lat. Ja bym chciała wiedzieć, jak z perspektywy twojej, człowieka, który jednak zmieniał te prace, zmieniał miasta, jak zmieniła się z perspektywy tych 10 lat polska gastronomia? Myślę, że poszła bardzo, bardzo do przodu. Coraz więcej ludzi szkoli się właśnie w kierunku gastronomicznym. W ogóle jest w Polsce taki... jest boom trochę, jest boom na gotowanie. Tak, I myślę, że poszliśmy bardzo do przodu i w bardzo dobrym kierunku. Jeszcze kilka lat wstecz nie było słychać o sous vide. No tak. Wszędzie za granicą było słychać. Bardzo dużo polskich kucharzy jest znanych teraz za granicą, czego też kiedyś nie było, więc myślę, że poszliśmy w bardzo dobrym kierunku i oby tak dalej było. A myślisz, że czego to jest zasługa? Dlaczego się tak zaczął zmieniać ten rynek? Telewizji, prasy? Myślę, że... Popularności gotowania? Czy popularności chodzenia do restauracji przez ludzi? Bo to też jest takie różne. Tak, też zaczęli Polacy bardzo dużo chodzić do restauracji. Kiedyś tego nie było. I myślę, że to tak samo jest ten motyw właśnie, że gastronomia idzie do przodu. Bo ludzie wymagają, jakby wiedzą, też mają dostęp do informacji, tak wiedzą gdzie indziej, jak można zjeść, jakby szukają, tak? Rozumiem, że chodzi o szukanie smaków, tak? Oczywiście, że tak. A powiedz mi, bo już trochę poza anteną rozmawialiśmy na ten temat, jakbyś miał teraz powiedzieć w tej chwili, na ten moment, jaki jest największy problem tej branży? Największym problemem tej branży myślę, że jest brak pracowników, brak ludzi do pracy. Teraz chyba czas jest taki pracownika, nie pracodawcy, że to pracownik wybiera sobie pracę, a nie pracodawca pracownika. Jest to, myślę, że duży problem w całej gastronomii w Polsce. A czy tylko dotyka to kwestie kuchni? No bo będąc kucharzem, będąc szefem kuchni, jakby masz baczenie na wszystko, co się dzieje, oczywiście. Tak? No, musisz też szacować, jakie danie schodzi, jakie nie schodzi. No i tu się pojawia, tak, klient kelner. Jak to wygląda? No, pierwszy moment sprzedaży dania się pojawia. Jak uważasz, jak to w tej chwili jest z obsługą kelnerską? Myślę, że to też jest problem z znalezieniem kelnera i dobrego kelnera, bo kelnerów można, myślę, znaleźć szybko, ale wykwalifikowanego ciężko. Akurat w naszej restauracji problem z pracownikami obsługującymi gości nie mamy. Są to ludzie, którzy pracują wiele, wiele lat u nas. Już kilka lat, no tak. Tak. I tutaj u nas w restauracji ten problem nas nie dotknął, ale myślę, że po prostu w całej Warszawie ten problem też dotyka restaurację. A powiedz mi, też mi powiedz, jak myślisz, z czego to może wynikać? Dlaczego się tak stało? Dlaczego się tak stało, że z jednej strony restauracje stają się coraz bardziej popularne? Z jednej strony my, Polacy, chcemy jeść coraz lepiej, chcemy czasem wydać więcej, żeby zjeść coś lepszego, coś z pewnych produktów, z produktów regionalnych, właśnie z produktów sezonowych, a jednocześnie jest problem z tym, żeby ludzie chcieli pracować w tej branży. Myślę, że głównie może młodzi. Nie tyle chcieli pracować, co chcieli pracować na takich warunkach, jakie są w tej chwili stawiane przez pracodawcę. Myślę, że młodzi ludzie głównie chcą od początku, nawet nie mając doświadczenia albo małe doświadczenie, chcą bardzo dużo zarabiać. Nie mają może tej pokory, nawet widzę to gdzieś na kuchni. No i myślę, że na innych szczeblach tak samo jest. Nie chcą się uczyć po prostu, chcą przyjść do pracy i od razu dużo zarabiać. Wiadomo, każdy chce zarobić bardzo dużo, ale trzeba też mieć jakieś umiejętności, a nie od razu iść i no tym bardziej, że tego się trzeba nauczyć, tak? Oczywiście, że tak. Bo też musimy brać to pod uwagę, że też spotkałam się z takim zdaniem, że niewiele osób wiąże swoją przyszłość. Ja nie mówię tutaj o kucharzach, szefach kuchni, bo jakby to z reguły to jest wiązanie przyszłości z tym, tak? No bo ty zapewne chcesz pracować, nie chcesz zmieniać pracy, nie chcesz zmieniać branży. Natomiast w wypadku obsługi kelnerskiej bardzo często jest tak, że ci ludzie kompletnie nie wiążą z tym przyszłości. Wiążą z tym sezonowość, może miesiąc, może dwa, może dorobię na studiach. Może to z tego wynika, może ci ludzie po prostu się nie uczą tego fachu. Myślę, że jest to, dużo ludzi odbiera to jako pracę sezonową, ale są też osoby, które pracują stricte w tej branży i chcą pracować długie lata, ponieważ praca kelnera jest pracą, myślę, dobrze dochodową. Jeżeli się pracuje w dobrej restauracji, ma się jakąś tam podstawę, plus napiwki, czy teraz w warszawskiej restauracji głównie jest ten procent od utargu. Myślę, że to jest praca, w której myślę, osoba taka może tak samo się spełnić, może dobrze zarobić, utrzymać rodzinę i myślę, że to jest dobra praca. Niekiedy myślę, że lepsza niż na kuchni. A uważasz, że w tej chwili dobre są stawki w branży gastronomicznej proponowane? Tak uogólniając, bierzemy pod uwagę pułap jakby restauracji, które by ciebie interesowały, jakbyś miał teraz szukać pracy jako kucharz, nie już jako szef kuchni. Jakbyś miał wrócić na chwilę. Czy teraz te stawki rzeczywiście uważasz, że ci ludzie są w stanie za te pieniądze w Warszawie żyć, zarabiać, funkcjonować? Uważam, że stawki mogłyby być wyższe, na pewno, ale poszły już do przodu dość wysoko, porównując kilka poprzednich lat. Te stawki już są w miarę europejskie, ale ludzie, osobiście tak samo uważam, że powinny być wyższe te stawki jeszcze. Że powinny być. To jest ciężka praca w warunkach, temperatura, godziny pracy nie są 8 godzin, tylko wiadomo, pracuje się w moim przypadku 13 godzin, ale jest to jednokrotnie więcej godzin i taka osoba powinna dużo więcej zarabiać. Powiedz mi jeszcze, jak tak obserwujesz też kucharzy, z którymi pracujesz, czyli ludzi, którzy gdzieś tam być może chcą być na twoim miejscu, może w innym miejscu, w innym lokalu, w innej restauracji, ale gdzieś dążą do tego bycia szefem kuchni. Powiedz mi, jakie cechy powinien mieć taki człowiek, jak ty uważasz? Główną taką cechą to myślę chęć w ogóle rozmowy z ludźmi, dużo kontakt z ludźmi. Ja osobiście nienawidzę w pracy wyżywania się agresji. uważam, że można porozmawiać z osobą i tak dojść do konsensusu, żeby ta osoba, ten team był zgrany.